Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pan profesor Dawkins próbuje obalić dowody na istnienie Boga świętego Tomasza z Akwinu. Zapraszam. Zacznę od zacytowania książki pana profesora Dawkinsa Bóg urojony. Cytuję. Pięć dowodów przedstawionych w XIII wieku przez Tomasza z Akwinu nie dowodzi niczego i bardzo łatwo wykazać, choć przykro mi to mówić, ze względu na niekwestionowaną wielkość ich autora, ich absurdalność. Pierwsze trzy to w sumie jeden i ten sam argument przedstawiony na trzy różne sposoby i dlatego można traktować je łącznie. Wszystkie odwołują się do procedury zwanej w logice regressus ad infinitum. Odpowiedź na pytanie wywołuje kolejne pytanie i tak w nieskończoność. Już tutaj można by zrobić pewien zarzut, że nie do końca będzie chodziło o regressus ad infinitum, chociaż on odegra tutaj pewną rolę, ale do tego jeszcze wrócimy. Warto zauważyć, że pan profesor Dawkins mimo wszystko okazuje pewien szacunek wobec świętego Tomasza z Akwinu, mówi o jego niekwestionowanej wielkości, cieszy to i świadczy to o pewnej doniosłości charakteru, gdy człowiek potrafi docenić swojego adwersarza. Cytuję dalej. Punkt pierwszy. Dowód istnienia ruchu. No, czyli tutaj pan profesor Dawkins próbuje streścić dowody świętego Tomasza z Akwinu. Pamiętamy zawsze w takiej sytuacji, że właśnie jest to streszczenie kogoś, kto już chce coś zanegować, a więc jest to streszczenie, które może być tendencyjne. I tak też trochę w tych przypadkach będzie. Dowód istnienia ruchu. Nieruchomy poruszyciel. Nic się nie porusza, jeśli nie zostanie poruszone. To prowadzi nas do regresu, z którego jedynym wyjściem jest Bóg. Coś musiało wykonać pierwszy ruch, a to coś nazywamy Bogiem. Punkt drugi. Dowód z pojęcia przyczyny sprawczej, przyczyna bez przyczyny. Nie jest możliwe, by cokolwiek spowodowało samo siebie. Każde zdarzenie ma jakąś poprzedzającą przyczynę i znowu jesteśmy w sytuacji regresu. Coś musiało być pierwszą przyczyną, a to coś nazywamy Bogiem. Punkt trzeci. Dowód z konieczności rzeczy, argument kosmologiczny. Musiał istnieć taki czas, kiedy nie istniały żadne rzeczy. Ale skoro kiedyś nie istniały żadne obiekty fizyczne, a istnieją dziś, musiało istnieć coś niefizycznego, co powołało je do istnienia i to coś nazywamy Bogiem. I tutaj cytuję dalej profesora Dawkinsa. Jak już powiedziałem, te trzy twierdzenia opierają się na idei regresu i wywołują Boga, bowiem tylko On może go przerwać, co z kolei wymaga przyjęcia nieuzasadnionego założenia, iż sam Bóg jest odporny na analogiczną procedurę. Ale nawet jeśli już zaakceptujemy taki wątpliwy dość luksus, jakim jest wyciągnięcie niczym z kapelusza pewnego bytu zdolnego do przetrwania regressus ad infinitum, choćby z tego powodu, że czegoś takiego potrzebujemy, to i tak nie ma najmniejszego powodu, by byt ów wyposażyć w przymioty, jakie zwykle przypisujemy Bogu, wszechmoc, wszechwiedzę, dobroć, stwórczość, że nie wspomnę już o kilku czysto ludzkich właściwościach, jak wysłuchiwanie modlitw, wybaczanie grzechów i czytanie w najgłębszych myślach. Tutaj następuje fragment, w którym autor, jak pisze, tak przy okazji, zauważa również, że wszechmoc i wszechwiedza Boża nawzajem się wykluczają. Do tego też się odniosę, ale to w tym kontekście nie jest dla nas teraz najważniejsze, dlatego ja przeskakuję tutaj fragment. Wróćmy jednak do nieskończonego regresu i daremności wzywania Boga, by go przerwał. Znacznie oszczędnie byłoby bowiem w tym momencie przywołać jakąś osobliwość wielkiego wybuchu, czy inny nieznany na razie fizyce czynnik. Wzywanie Boga jest coś w najlepszym razie mało pomocne, a w najgłębszym głęboko mylące. Edward Lear stworzył kiedyś nonsensowny przepis na najkruchliwieńszy kotlecik. Brzmiał on tak. Przygotuj kilka plasterków wołowiny, po czym pokrój je najdrobniej jak dasz radę, następnie krój je dalej na 8 albo jeszcze 9 części. Niektóre regresy mają swoją naturalną granicę. Niegdyś uczeni zastanawiali, co się stanie, jeśli podzielimy, dajmy na to złoto, na najmniejsze możliwe kawałeczki. Dlaczego nie można by wziąć takiego kawałeczka, przeciąć na pół i uzyskać jeszcze mniejszych drobin złota? Otóż w tym przypadku nieprzekraczalną granicę regresu wyznacza atom. Najmniejszy możliwy kawałeczek złota to atom zawierający dokładnie 79 protonów i tak dalej. Jeśli przetniesz taki kawałek złota, to cokolwiek byś otrzymał, nie będzie to już złotem.
W żadnym wypadku nie jest natomiast oczywiste, mówiąc łagodnie, jak się przekonamy później, że dla regresu Aquinaty takim naturalnym ogranicznikiem jest Bóg. Zanim się odniosę do tego, co przeczytałem, zwrócę jeszcze uwagę, że gdy w komentarzach ktoś zwrócił moją uwagę na tą książkę, to pomyślałem sobie, o, tutaj trzeba będzie przeczytać pewnie ze 20 stron z tej książki, żeby odnaleźć, co tam jest o świętym Tomaszu z Akwinu, żeby się z tym skonfrontować. Natomiast jak zajrzałem do tej książki, okazało się, że jest to kilka akapitów, mniej niż dwie strony A4. Bardzo takich, powiedzmy, popularnych argumentów, które można usłyszeć z różnych stron i które już w internecie wielokrotnie słyszałem. Swoją drogą, co jest faktycznie moim zdaniem dosyć ciekawe, czasami również ze strony pewnych takich bardziej współczesnych, w sensie nowoczesnych katolików, którzy również nie omieszkają w tym punkcie zgadzać się z ateistami i negować właśnie dowody świętego Tomasza z Akwinu właśnie w ten sam sposób, co jest dla mnie trochę zaskakujące. Teraz do samej treści tego, co zostało tutaj przedstawione. Moim zdaniem autor nie zauważa sedna sprawy dowodów świętego Tomasza z Akwinu. Dla mnie jest to dosyć zaskakujące, chociaż właśnie jak czytam również katolików, którzy tego nie zauważają, to jestem w stanie zrozumieć, że można faktycznie tego nie zauważyć, nawet pomimo faktycznie potężnego intelektu. Chociaż jest to dla mnie pewną tajemnicą. Ja tutaj spróbuję przedstawić to, co moim zdaniem nie zostało zauważone przez profesora Dawkinsa. Jestem ciekaw jak najbardziej sensownych komentarzy w tej sprawie i jak najbardziej jestem gotów dalej na ten temat rozmawiać, właśnie jeśli ktoś będzie w stanie mi wykazać, że coś pominąłem albo coś źle zinterpretowałem. A więc sednem tych dowodów świętego Tomasza z Akwinu nie jest regresus ad infinitum, on tam jest używany, natomiast sednem jest zasada proporcjonalnej przyczyny, to znaczy ta zasada, która mówi, że wszystko, co jest, musi mieć z punktu widzenia bytowego, ontologicznego, proporcjonalną przyczynę. Taką przyczynę, która wyjaśnia, jest wystarczającym wyjaśnieniem do zaistnienia danej rzeczywistości. Tak popularnie można powiedzieć, że nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Czyli wszystko musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę. A więc na przykład, tak, nikt nie może dać tego, czego nie posiada. Jeśli chcę dać komuś czekoladę, to muszę ją najpierw mieć. Muszę ją najpierw w jakiś sposób zdobyć. A więc, żeby być tą proporcjonalną przyczyną do przekazania komuś czekolady, potrzebuję ją najpierw mieć. Aby był wybuch atomowy, potrzebna jest najpierw pewna siła, tak, która będzie w jakiś tam sposób uwolniona i która w ten, a nie w inny sposób się przejawia. Czyli najpierw musi być jakaś tam energia zgromadzona, żeby doszło do jej uwolnienia. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Oczywiście można się mylić co do interpretacji, jakby co jest tą wystarczającą przyczyną. Tak, gdy spojrzymy na przykład na piorun i jakieś takie prymitywne pogańskie wierzenia, że to bogowie rzucają takie pioruny, tak? Jest to zgodne z zasadą proporcjonalnej przyczyny. Na zasadzie można założyć, że właśnie istnieje jakaś istota, która rzuca takimi piorunami. Oczywiście okazało się to nieprawdziwe i okazało się, że procesy fizykalne są wystarczającym wyjaśnieniem właśnie zgodnie z zasadą proporcjonalnej przyczyny, żeby spowodować takie, a nie inne zjawisko. Czyli proporcjonalna przyczyna to taka przyczyna, która wyjaśnia jakby logicznie bytowanie danego zjawiska, jest wystarczającym wyjaśnieniem danego zjawiska. I oczywiście nasz świat i wszystko, co w nim dostrzegamy, również musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę i taką bezpośrednią, i taką ostateczną, czyli te wszystkie zjawiska, które dostrzegamy, czy istnienie samej materii, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę. Nie z punktu widzenia chronologicznego, tutaj mówimy o przyczynowości. Nie chodzi koniecznie o to, co jest wcześniej, to też przyczyna zawsze jest wcześniej, ale przede wszystkim chodzi o poziom bytowania, o to, co logicznie jest w stanie wytłumaczyć, że coś tam zaistniało, tak jak ten wybuch atomowy, tak żeby on zaistniał, musi być jakaś energia, która zostanie wcześniej uwolniona, proporcjonalna przyczyna, tak to jest ta zgromadzona energia, ewentualnie tutaj można tak jeszcze doszukiwać się różnych okoliczności, które muszą nastąpić, ale to jest jakby z punktu widzenia logiki już mniej w tej chwili istotne.
I teraz jakieś fizykalne zjawisko, na przykład wielki wybuch, który został przytoczony przez pana profesora Dawkinsa, nie jest wystarczającą przyczyną, żeby wyjaśnić zaistnienie życia, na przykład życia osobowości, intelektu we wszechświecie. Raz, że nie może być ostateczną proporcjonalną przyczyną, dlatego że sam jest w czasie. Był czas, kiedy go nie było. Czyli potrzebuje sam jakiejś proporcjonalnej przyczyny, więc nie będzie ostateczną proporcjonalną przyczyną dla zaistnienia jakichś rzeczywistości. Wielki wybuch bez wątpienia możemy postrzegać jako bezpośrednio bliższą przyczynę wielu różnych zjawisk, natomiast na pewno nie jest ostateczna przyczyna, która jest w stanie wyjaśnić wszystko, zważywszy chociażby na to właśnie, że sam jest ograniczony przez czas. Był czas, kiedy tego wielkiego wybuchu nie było. Również nie jest on wystarczającą proporcjonalną przyczyną do wyjaśnienia istnienia chociażby życia czy intelektu, bowiem nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada i jako takie samo zjawisko fizyczne nie jest w stanie wyjaśnić zaistnienia na przykład właśnie osobowości czy intelektu. Podejrzewam, że tutaj sam pan profesor Dawkins byłby ze mną polemizował w tej sprawie, ale myślę, że pomimo różnicy w poziomie wykształcenia byłbym w stanie odeprzeć jego argumenty i wcale nie jest to znaczy... Próba dowodzenia, że życie jest w stanie powstać tak po prostu na poziomie procesów fizycznych, jest próbą bardzo karkołomną i jak najbardziej ona się nauce do tej pory nie udała. Pamiętajmy o tym, że nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada, że aby coś mogło obdarzyć życiem, musi samo tym życiem być obdarzonym. I oczywiście ostatecznie pierwsza przyczyna, która ma życie w największym stopniu, może posłużyć się jakimiś innymi środkami, ale w zasadzie tutaj nie o tym mówimy, to tylko taka drobna dygresja. Wracając do najważniejszego naszego tematu. Wielki wybuch sam w sobie jako wydarzenie, którego wcześniej nie było i które gdzieś tam nagle się pojawia, nie będzie taką ostateczną, logiczną przyczyną, która jest w stanie wyjaśnić zaistnienie wszystkiego. Wszystko, co dostrzegamy, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę. Na przykład samo fakt istnienia rzeczy materialnych, zaistnienie ruchu we wszechświecie, istnienia bardzo skomplikowanych praw i porządków, czyli istnienie życia, czy też zaistnienie praw fizyki, tak? Jako pewnych bardzo logicznych praw, które stwarzają taki, a nie inny porządek. Wszystko to domaga się pewnej proporcjonalnej przyczyny, a więc przyczyny, która jest wystarczająca, aby wyjaśnić ich istnienie. A więc wszystkie te zjawiska wymagają jakiejś wystarczającej przyczyny. Przyczyny, która logicznie jest w stanie wyjaśnić zaistnienie takich, a nie innych rzeczywistości. Zaistnienie samej materii, istnienie ruchu, istnienie porządku, praw fizyki, życia, osobowość, intelektu. Wszystko to wymaga jakiejś proporcjonalnej przyczyny. Nie mówimy tutaj o przyczynie znowu w sensie przede wszystkim chronologicznym, że coś musi być wcześniej, tylko tym ontologicznym, na poziomie bytowym, na poziomie logiki. Tego, że coś potrzebuje logicznie rzecz biorąc jakiegoś wyjaśnienia. Potrzebuje źródła, potrzebuje przyczyny, która będzie w stanie logicznie wyjaśnić zaistnienie danej rzeczywistości. Nagromadzona energia logicznie wyjaśnia wybuch atomowy. Zjawiska fizyczne wystarczająco wyjaśniają zaistnienie na przykład właśnie zjawisk atmosferycznych. Natomiast, żeby wyjaśnić samo istnienie praw fizyki, samo istnienie życia, samo istnienie ruchu we wszechświecie, sam fakt, że wszechświat się w ogóle zaczął, że coś w ogóle jest, potrzebuje jakiejś logicznej przyczyny, potrzebuje jakiegoś źródła, potrzebuje przyczyny, która wystarczającym będzie wyjaśnieniem do tego, że kiedyś nie było nic, a teraz jest coś. Zgodnie z tymi współczesnymi modelami, wszystkimi modelami naukowymi, faktycznie kiedyś nie było nic. Istnieją teorie, tak, że może właśnie istniała nieskończona ilość wszechświatów i tak dalej, natomiast są to znowu tylko teorie. Tyle na ile jesteśmy w stanie sięgnąć tak naukowo w przeszłość, wszystko na to wskazuje, że to, co nazywamy wielkim wybuchem, było początkiem wszystkiego. To znaczy, że wcześniej nie było ani czasu, ani materii. Zwracam na to uwagę. Czas jest związany z naszą materią. Gdy nie było tej materii, nie było również czasu. A więc potrzebujemy przyczyny, źródła, które wyjaśni zaistnienie zarówno materii, czasu,
jak i intelektu, życia, praw fizyki i tak dalej. Nie chronologicznie, tylko bytowo, logicznie potrzebujemy wyjaśnienia. I to jest sedno dowodów świętego Tomasza z Akwinu. Prawo tej proporcjonalnej przyczyny, że wszystko, co istnieje, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę i dlatego przytacza on te różne zjawiska i mówi, że one logicznie potrzebują jakiejś proporcjonalnej przyczyny. A więc te dowody to nie jest kwestia tego, że my emocjonalnie mamy jakąś potrzebę, żeby sobie wyjaśnić zaistnienie tych rzeczywistości, tylko my potrzebujemy logicznie, logicznego wyjaśnienia tego, co spostrzegamy. I logicznie rzecz biorąc, wszystko, co dostrzegamy, powinno mieć właśnie jakąś logiczną przyczynę. Na poziomie bytowania, mówimy o przyczynie na poziomie bytowania, czyli niekoniecznie cofanie się chronologiczne, bo nawet czas potrzebuje swojego źródła. I stąd to pojęcie pierwszej przyczyny. Dlatego święty Tomasz mówi, dlatego potrzebujemy przyjąć tą pierwszą przyczynę. Jest to wymóg naszego rozumu. Nasz rozum, nasza logika, którą się na co dzień posługujemy, wymaga od nas przyjęcia pierwszej przyczyny, która będzie wystarczającym źródłem, wystarczającą przyczyną, aby wyjaśnić zaistnienia tych wszystkich rzeczywistości, które dostrzegamy. To jest to wniosek logiczny. Nie jest to tylko jakaś hipoteza. Tak? Hipoteza może być później co do tego, jak ta pierwsza przyczyna będzie wyglądała, albo nie, albo co, ale co do zasady to jest po prostu wnioskiem logicznym. I takie rozumowanie oczywiście nie może przez kogoś nie być zrozumiane, dlatego że ktoś z jakiegoś powodu nie jest w stanie tego zrozumieć, albo dlatego, że nie chce tego zrozumieć, ale zasadniczo jest to wniosek logiczny i rozumowy. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo tutaj też Tolkien jakby wydaje się, że zrzuca to na taki poziom, no potrzebujemy jakiegoś wyjaśnienia, dlatego sobie wymyślamy taki koniec regresus ad infinitum. Nie, to nie jest koniec regresus ad infinitum. To jest początek, logiczne wyjaśnienie jakiegokolwiek tego, że w ogóle świat zaistniał, że zaistniała materia, wszechświat, że zaistniał czas, że to te rzeczywistości się pojawiły, one również potrzebują jakiegoś proporcjonalnego wyjaśnienia, jakiejś proporcjonalnej przyczyny. I święty Tomasz mówi, że jedynym logicznym wyjaśnieniem zaistnienia tego wszystkiego jest taka przyczyna, która będzie właśnie poza tymi rzeczywistościami, poza czasem, która będzie w stanie obdarzyć cały wszechświat istnieniem, będzie w stanie stworzyć prawa fizyki, będzie w stanie obdarzyć również część tego stworzenia życiem, intelektem i tak dalej. W ten czy w inny sposób, za pomocą tych czy innych środków, to zupełnie nie neguje tej czy innej formy ewolucji na zasadzie, że to się takie rzeczy rozwijają się w ten sposób, a takie w ten i tak dalej. To zupełnie nie, na tym etapie ze sobą nie koliduje. Po prostu wszystko, co istnieje, potrzebuje ostatecznie proporcjonalnej przyczyny. Pytanie o ewolucję jest pytaniem dopiero o to, jak. I tu można sobie dyskutować, o tym też nakręciłem kiedyś krótki materiał, ale zupełnie nie o tym tutaj mówimy. Pytanie jest po prostu, czy wszechświat potrzebuje proporcjonalnej przyczyny? Święty Tomasz odpowiada, wszystko potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. A jedyną proporcjonalną przyczyną dla zaistnienia samej materii, samego czasu, samego ruchu jest coś, co będzie ponad tymi rzeczywistościami. I tutaj dochodzimy do właściwości tej pierwszej przyczyny, które te właściwości święty Tomasz opisuje właśnie we wszystkich swoich dziełach, opisując właściwości Boga. Wydaje mi się też, że takie mówienie o tym regresus ad infinitum i o tym, że tutaj pozwalamy sobie na taki uczuciowo-intelektualny luksus, że zatrzymujemy się na Bogu, że to zupełnie pomija istotę Boga, że to zupełnie pomija nasz sposób rozumienia Pana Boga. Otóż, skoro materia i czas mają swój początek, ruch ma swój początek, wraz z materią i czasem jakby wszystko to, co my znamy, wszystkie te fizykalne zjawiska dopiero się rozpoczynają. Skoro przed nimi nie było ani materii, ani ruchu, ani czasu. Tak my rozumiemy stworzenie z niczego, to creatio ex nihilo, stworzenie z niczego, co bardzo dobrze pasuje do teorii Wielkiego Wybuchu, ale nam to nie będzie przeszkadzało, jeśli się okaże, że teoria przed tym, co nazywamy Wielkim Wybuchem, już coś istniało, dlatego że objawienie nigdzie nie mówi, kiedy rozpoczęło się wszystko. To może być zarówno to, co dzisiaj nazywamy Wielkim Wybuchem, jak i coś innego. To znaczy fakt, którego jeszcze nie poznaliśmy w sposób inny, jak tylko z objawienia. W każdym razie mamy jakby całą rzeczywistość, tą materialną. Tak? Rozpoczyna się w pewnym momencie materia i czas. A więc
to, co ją spowodowało. Proporcjonalna przyczyna dla wszystkich tych zjawisk musi być poza tym wszystkim. Myślę, że tego zrozumienia brakuje w tej argumentacji, że ta pierwsza przyczyna to nie jest, ona nie stoi na początku materii i czasu. Ona stoi poza wszystkimi tymi kategoriami po to, żeby móc powołać do istnienia te kategorie. Żeby te kategorie zaistniały, potrzebne jest coś, co jest poza nimi. Dlatego Święty Tomasz mówi właśnie o tej pierwszej przyczynie, która jest ponad wszystkim, z której wszystko inne wypływa, która nie jest tylko chronologicznie początkiem, bo faktycznie takie rozumienie to byłoby taki prosty regressus ad infinitum. Musi być jakiś początek przecież i dlatego zakładamy jakąś właśnie taką pierwszą przyczynę, w sensie początek wszystkiego. Ale to jest nie tak rozumiemy Boga. My rozumiemy pierwszą przyczynę nie chronologicznie, a ontologicznie, bytowo, logicznie. Czyli ona musi być poza tymi wszystkimi kategoriami, tak żeby móc dać początek właśnie dla czasu, materii, ruchu, zmian i tak dalej, dla wszystkich tych kategorii istnienia. Dlatego to musi być, ta pierwsza przyczyna musi być ponad tym wszystkim. Musi być zdolna stworzyć to wszystko z niczego, włącznie właśnie z tym wszystkim, co później tam będzie, czyli intelektem, życiem i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza przyczyna u Arystotelesa, świętego Tomasza, u teologów katolickich, u wszystkich ludzi, którzy mają ten zdrowy zmysł, mają ten zdrowy rozsądek i chcą to poznać, chcą poznać prawdę, są na nią otwarci. Tu może jedna uwaga a propos też takiego częstego zarzutu właśnie ze strony ateistów, że to katolicy mają tak naprawdę zamknięte umysły, bo oni muszą i bo ich objawienie ogranicza. Wręcz przeciwnie, to ateistyczni naukowcy, tacy jak właśnie Dawkins, muszą za wszelką cenę uważać, żeby tam nie wspomnieć coś o czymś, co mogłoby sugerować, że faktycznie Kościół ma rację. Objawienie Kościoła w sposób bardzo ogólny mówi o właśnie początku świata, o Bogu i stworzeniu. I gdy my właśnie na przykład, gdy się okaże, że Wielki Wybuch wcale nie jest początkiem, to dla katolików to żaden problem nie jest. Natomiast gdy zaczęło się okazywać w nauce, że Wielki Wybuch jest początkiem, że wcześniej nie było ani czasu, ani przestrzeni, ani materii, to właśnie u ateistycznych naukowców wywołało przerażenie, no bo jak to? To znaczy, że wcześniej nie było nic i to było dla nich przerażające, bo to by oznaczało właśnie kreacjo, ex nihilo, stworzenie z niczego. I to właśnie ateistyczni naukowcy muszą się bać, żeby przypadkiem nie odkryć czegoś, co mogłoby wskazywać na to, że objawienie ma rację. Ale to można powiedzieć bardziej na marginesie. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że pierwsza przyczyna jest poza wszystkimi kategoriami, poza kategorią czasu, materii, ruchu, po to, aby móc te kategorie w ogóle powołać do istnienia. A więc nie jest to tylko regresus, to jest logicznie proporcjonalna przyczyna dla zaistnienia wszystkich kategorii naszego istnienia. I dlatego to, co święty Tomasz rozkłada na swoje dowody, to jest tak naprawdę właśnie to, co zwykły, prosty człowiek może swoim rozumem też poznać, patrząc na to stworzenie. Widząc całą to piękno i skomplikowanie tego stworzenia, może wyciągnąć wniosek, że przecież to wszystko musi się skądś wziąć. To wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę. Może to się jeszcze trochę wyjaśni, jak będę jeszcze omawiał dalej fragmenty z książki pana Dawkinsa. Tutaj jeszcze odniosę się do tego, co pominąłem wcześniej, czyli problem z połączeniem wszechmocy i wszechwiedzy. Jeśli bowiem Bóg jest wszechwiedzący, to z góry wie, że zamierza, korzystając ze swej wszechmocy, w jakimś momencie zmienić bieg zdarzeń. To zaś oznacza, iż nie może już zmienić zdania i powstrzymać się od działania, co z kolei przeczy jego wszechmocy. I tutaj później jest wierszyk na ten temat. To jest tak straszny antropomorfizm, że jestem zaszokowany. To znaczy mam wrażenie, że pan profesor Dawkins ma tutaj obraz Boga, który odpowiada mniej więcej pojęciom starożytnych Greków lub Rzymian. Taki Bóg, który jest takim nadczłowiekiem siedzącym na Olimpie i rzucającym pioruny. To jest mniej więcej tego rodzaju myślenie. To znaczy nie wiem, czy on naprawdę uważa, że katolicy tak to widzą, czy może nigdy nie zrozumiał, jak to widzą katolicy, czy świadomie próbuje tutaj to przedstawić w sposób taki
który nie odpowiada po prostu temu, jak to katolicy rozumieją. Jest to dla mnie trochę zaskakujące, ale rzecz dosyć często spotykana, dlatego warto się odnieść. Jest to antropomorfizm, czyli przeniesienie właściwości ludzkich na Boga. Swoją drogą coś, co bardzo często ateiści zarzucają katolikom, że katolicy właśnie tak czy robią z Boga takiego dziadka w chmurach. To dokładnie tutaj robi wasz mistrz, profesor Dawkins. Otóż, oczywiście, że Bóg będąc poza tymi kategoriami, poza kategorią czasu, tak, poza zupełnie naszą kategorią czasu, jego działanie jest zupełnie inne, to znaczy on stwarzając cały wszechświat, on widzi całą przestrzeń czasu tak czy siak z góry, jest poza tą kategorią czasu, czyli doskonale wie w którym momencie, w jaki sposób zaingeruje, on to wszystko i tak utrzymuje w istnieniu, także tutaj zadziała w ten i w ten i w ten sposób i doskonale wie, że to będzie ze względu na modlitwę tego i tego człowieka i tak dalej. Oczywiście nic Pan Bóg nie może zmienić w swoim działaniu, bo nie ma żadnego postępu pojmowania u Niego. To jest jakby zupełnie oczywiste. Natomiast on doskonale wie, że właśnie ze względu na modlitwę tego i tego człowieka udzieli tego i tego. I to wie od samego początku, bo tak czy siak jest właśnie poza kategorią czasu i stwarza tą kategorię czasu, widzi ją od góry w całości dokładnie tak samo aktualnie. Także tutaj zupełnie nie ma żadnego problemu. Oczywiście, że Bóg nie może zmienić swojego zdania. Jeśli chcecie, to możecie to uważać za ograniczenie, natomiast ostatecznie nie jest to żadne ograniczenie, w sensie nie jest to żadna niedoskonałość. Właśnie doskonałym jest pełnia poznania, pełnia decyzyjności w jednym absolutnym ponadczasowym momencie. To jest znacznie bardziej doskonałe niż takie nasze poznawanie po kawałeczku i później właśnie dostosowywanie naszych zachowań do tej wiedzy. Teraz wracam jeszcze do kolejnych, powiedzmy, argumentów, które Dawkins przedstawia, jakby komentując kolejne argumenty świętego Tomasza z Akwinu. Cytuję dalej profesora Dawkinsa. Wróćmy jednak do argumentów wielkiego Tomasza. Punkt czwarty. Dowód z różnej doskonałości. Argument stopnia. Widzimy, że rzeczy na ziemi się różnią się stopniem, na przykład dobroci czy doskonałości. Ocenić te właściwości możemy jednak tylko przez porównanie ze stopniem najwyższym. Ludzie mogą być zarówno dobrzy, jak źli, ale najwyższe dobro nie leży w nas. Musi być zatem coś od nas lepsze. Co stanowi wzorzec doskonałości, to coś nazywamy Bogiem. Czy to jest poważny argument? Pyta autor. Równie dobrze można by powiedzieć, że ludzie różnią się pod względem natężenia wydzielanego smrodu, lecz te różnice między nimi można mierzyć jedynie w odniesieniu do jakiegoś najgorszego wyobrażalnego smrodu, smrodu idealnego. Musi zatem istnieć jakiś szczególny, nadzwyczajny śmierdziel i to coś nazywamy Bogiem. Proszę podstawić sobie zresztą na to miejsce dowolną cechę czy kategorię, a wniosek będzie równie bezsensowny. Jestem znowu troszeczkę zażenowany poziomem argumentacji profesora Dawkinsa. Naprawdę jest to dla mnie zaskakujące, że człowiek o tak wielkim intelekcie, z takim dorobkiem naukowym no pozwala sobie na tego rodzaju argumenty. Otóż, chociaż kto wie, być może on faktycznie nie rozumie zupełnie świętego Tomasza. Otóż doskonałość to nie jest to samo, co jakiegoś rodzaju fizjologiczna cecha. A więc gdy mówimy o tym, że coś jest dobre lub doskonałe, to faktycznie u świętego Tomasza jest to wartość ontologiczna, jest to, można powiedzieć, że wartość najwyższa. Czyli sam fakt, że my odbieramy coś zmysłowo, na przykład właśnie jako smród, jako nieprzyjemny zapach, to jest rzecz, która jest po prostu uwarunkowana poprzez nasz sposób istnienia i też pojmowania zmysłowego. I to wcale nie oznacza, że mamy tutaj do czynienia z jakąś doskonałością. To, że właśnie ktoś wydziela jakiś zapach albo nie wydziela jakiegoś zapachu, to nie jest żadna doskonałość. Po prostu z punktu widzenia świętego Tomasza z Akwinu można by powiedzieć, że jest to nawet raczej jakiś brak, czyli brak należytego dobra, tutaj jakiejś troski o higienę, czyli jest to pewne zło. Święty Tomasz powiedziałby, że jest to zło, brak należytego dobra. A więc jako brak nie należy tego traktować jako pewnej doskonałości oczywiście, a więc nie podkładać pod później jakby ten argument, który jest na poziomie doskonałości, ontologicznych doskonałości. Podobnie nie należałoby odnosić do Pana Boga rzeczy, zjawisk typowo fizycznych. Ten człowiek szybko biega, a więc trzeba znaleźć takiego, który biega najszybciej i to jest Bóg. Również nie dlatego, że bieganie szybko wcale nie jest obiektywnie rzecz biorąc jakby tak ontologicznie doskonałością. Jest to doskonałością dla stworzeń fizycznych, dla istot, które mają faktycznie ciało.
Natomiast nie jest obiektywnie wyróżniające, jakby, czy doskonałość, która jest ontologiczna, która jest ponad tymi podziałami. Czyli nie można powiedzieć, że człowiek jest doskonalszy, dlatego że biega szybciej od anioła, który nie biega wcale. Nie jest to, nie przekracza to tych kategorii, dlatego nie nazwalibyśmy to w ogóle doskonałością. Natomiast jak najbardziej należy odnosić, znaczy dostrzegamy różne poziomy doskonałości, tych takich prawdziwych doskonałości, czyli tych, które nie mają. Nie są tylko jakimiś tam uwarunkowaniami fizjologicznymi, chociażby intelekt, tak, dostrzegamy ludzi, którzy mają intelekt słabszy i mocniejszy. Tak czy siak wszelki intelekt potrzebuje pewnego źródła, potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. To, że on zaistniał w świecie, potrzebuje logicznego, proporcjonalnego wyjaśnienia. Logicznego wyjaśnienia proporcjonalnej przyczyny. Piąty punkt. Argument teleologiczny, czyli dowód z projektu. Argument z rządów wszechświata. Rzeczy na tym świecie, a zwłaszcza byty ożywione, wyglądają tak, jakby zostały świadomie zaprojektowane. Nic, co znamy, a co wygląda, jakoby zostało zaprojektowane, nie wygląda tak, o ile rzeczywiście zaprojektowane nie zostało. A więc musiał istnieć projektant i jego właśnie nazywamy Bogiem. Sam Tomasz z Akwinu posłużył się w tym momencie analogią ze strzałą, która zmierza do celu. Ale chyba nowoczesny, samonaprowadzający się pocisk przeciwlotniczy wyposażony w czujniki ciepła lepiej nadawałby się do tego celu. Dowód z projektu jest jedynym do dziś często przytaczanym i wiele osób uznaje go za argument ostateczny niepodważalny. Młody Darwin też był pod jego wrażeniem. Po raz pierwszy zetknął się z nim jeszcze jako bardzo młody człowiek podczas studiów w Cambridge za pośrednictwem Natural Theology Williama Paleya. Pechowo dla Paleya. Dorosły Darwin rozniósł ów argument na strzępy. Trudno zresztą o lepszy przykład rozumowania tak druzgocącego dla popularnych przekonań niż to, które tak błyskotliwie i przy okazji nieoczekiwanie zademonstrował Darwin. Dzięki Darwinowi właśnie nikt nie może dziś uczciwie powiedzieć, że jeśli coś wygląda na świadomie zaprojektowane, to zostało świadomie zaprojektowane. Ewolucja poprzez dobór naturalny wytwarza niezliczone projekty o niebywałej wprost złożoności i elegancji. Pośród nich znajduje się na przykład układ nerwowy, dzięki któremu i to w najprostszych jego manifestacjach organizmy są zdolne do celowego działania. Nawet najbardziej prymitywne małe robaczki z zachowaniem znacznie bardziej przypominają samonaprowadzające się pociski i tak dalej. Do tych argumentów z projektu jeszcze będzie się autor odnosił. Być może do tego też się kiedyś jeszcze odniosę, w sensie do innych fragmentów tej książki profesora Dawkinsa, natomiast dzisiaj jesteśmy przy dowodach świętego Tomasza z Akwinu. Otóż, znowu jestem trochę zadziwiony tym, że Dawkins nie widzi luk w swoim rozumowaniu. Otóż, dobór naturalny nie jest oczywiście wystarczającym powodem, wystarczającą przyczyną do zaistnienia na przykład układu nerwowego. Dlaczego? To, że na przykład ludzie chętnie kupują smartfony z dużą ilością aparatów. Jednak to, że jest popyt na tego rodzaju smartfony nie jest jeszcze proporcjonalną, wystarczającą przyczyną do wyjaśnienia tego, że zaistniały, że istnieją takie smartfony, że wypierają z rynku inne. To jest pewien przyczynek, pewien rodzaj wyjaśnienia, dlatego takie są produkowane, bo faktycznie taka potrzeba jest. Zgadza się, ale proporcjonalną przyczyną dla powstania smartfonów właśnie z dużą ilością aparatów jest najpierw myśl konstrukcyjna jakiegoś intelektu, który stworzy jakiś tam plan, później cały proces fabryczny, materia, która jest używana. Wszystko to jest potrzebne, aby wyjaśnić zaistnienie takiego smartfona i jakby powód, dlaczego on jest jakby pożądany, jest tylko jednym przyczynkiem. I podobnie jest z doborem naturalnym. On może wyjaśnić, dlaczego jakaś cecha, na przykład owoc właśnie jakiejś tam zmiany genetycznej, jest korzystny do przetrwania. Tyle może wyjaśnić dobór naturalny. Ta cecha jest korzystna dla przetrwania, dlatego ta jednostka ma większe szanse na przetrwanie. I tyle może on wyjaśnić. Ale nie wyjaśnia, jak to się stało, że w ogóle ta istota żyje. Że ta istota ma układ nerwowy, że ta istota się porusza w ten i w ten sposób, że ta istota ma serce i tak dalej, i tak dalej. Ona wyjaśnia tylko, tak, dlaczego to jest korzystne, ale nie jest proporcjonalną, wystarczającą przyczyną do wyjaśnienia zaistnienia istoty żywej o takich, a nie innych cechach. Życie domaga się tej proporcjonalnej przyczyny, domaga się logicznego wyjaśnienia, domaga się przyczyny, która zgodnie z zasadą, że nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada, musiała w jakiś sposób obdarzyć te istoty życiem, w ten czy w inny sposób. I to
jest to rzecz, która jak najbardziej z punktu widzenia nauki nie została jeszcze w tej chwili zbadana. Nie znamy jakby tego w sposób pewny momentu, w którym gdzieś tam pojawia się życie. Nie wiemy z punktu widzenia takiego naukowego, jak to się odbywa i będzie pięknie, gdy będziemy wiedzieli, gdy to się uda prześledzić ten piękny moment, kiedy Bóg stworzył życie. Bo proporcjonalna przyczyna musi mieć, aby coś dać. Jeśli mamy we wszechświecie życie, mamy we wszechświecie ruch, czas i tak dalej, to potrzebujemy proporcjonalnej przyczyny, która jest poza wszystkimi kategoriami, po to, aby te kategorie stworzyć. Również tą kategorię życia. W ten czy w inny sposób, za pomocą takich czy innych procesów, to jest rzecz, która powinna badać nauka i jak najbardziej niech to robi, niech bada i są to badania niezwykle ciekawe i fascynujące i w ogóle nie ma co się obawiać, że one w jakikolwiek sposób mogą być przeciwko wierze. Wręcz przeciwnie, odkrywanie rzeczywistości jest jak najbardziej z korzyścią dla wiary. Choć można ją później próbować wykorzystać, tak jak właśnie Dawkins, znając jakąś tam rzeczywistość, można ją próbować wykorzystać przeciwko wierze, jednak są to próby, no właśnie, raczej nieudolne. Ja osobiście jestem zaskoczony tym, że te argumenty są tak słabe, które Dawkins prezentuje, a być może czegoś nie dostrzegam, być może jakieś błędy w moim rozumowaniu również się pojawiły, także jak najbardziej zachęcam do zgłaszania uwag. Bardzo proszę, żeby były to uwagi na poziomie, tak jak już wielokrotnie mówiłem, uwagi, które są niekulturalne, wulgarne, które nie wnoszą nic do dyskusji, a mają tylko kogokolwiek obrazić, czy mnie, czy kogokolwiek innego, po prostu usuwam. I tak też będę robił dalej. Na razie to będzie wszystko. Jeśli ten materiał Wam się podobał, to piszcie też w komentarzach. Być może będę robił kolejne takie materiały właśnie w odniesieniu do książki Bóg urojony profesora Dawkinsa. Właśnie dajcie znać, czy było to ciekawe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.